Hej, tu Justyna i dziś zapraszam na nowy filmik. Ja się z Wami witam, a jest już praktycznie wieczór. Właśnie wyszłam na wieczorny spacer z psem, ale odzywam się do Was, bo idę odebrać paczki, a później będę się widzieć ze swoją przyjaciółką. Przesyłeczki, wracam. Jest już późno, ja wracam do domku i mam prezent dla Filipka od jego cioci chrzestnej. Lecę. Cześć, witajcie w kolejnym dniu. Ja miałam dopiero otworzyć paczkę po południu, natomiast skończył mi się antyperspirant, a że w tej paczce jest antyperspirant, to właśnie ją muszę otworzyć. Pomogłam sobie spinką. Nie chcę niszczyć sobie paznokci, bo i tak mam jednego zniszczonego. Dobra, nieważne. Jest, oto i on. Wiecie co, kupiłam go za 9,99. No wiadomo, musiałam kupić więcej, żeby była darmowa przesyłka. Natomiast i tak ich będę używać, wiadomo, to się zawsze zużyje. A w sklepie gdzieś tam były po 15. No chyba jakaś paranoja, nie? A, no i oczywiście jeszcze jako, że tam musiałam coś dołożyć, żeby była przesyłeczka, to wzięłam sobie taką maskę nawilżającą z szampanem i złotem. No zobaczymy, może ją tam kiedyś wykorzystam. W ogóle jeszcze chciałam tak powiedzieć, że fajnie, że ktoś wykorzystał pudełko po czymś innym, żeby to zapakować. Super pomysł. Miałam Wam też powiedzieć... Oj, Filip, kaszle. Właśnie muszę chyba z nim iść do lekarza, bo od kilku dni kaszle rano i wieczorem. Nie wiem, co się dzieje. Ale to nie jest to, co chciałam Wam powiedzieć. Chciałam Wam powiedzieć, że wczoraj spędziłam bardzo miły wieczór z moją przyjaciółką. Napiłyśmy się herbatki, ona kawki, zjadłyśmy po ciasteczku, pogadałyśmy, pośmiałyśmy się, zrobiłyśmy sobie zdjęcia razem, wiecie, tak na pamiątkę, żebyśmy miały, że się widziałyśmy, że się spotkałyśmy. No i o, taki był mój wczorajszy wieczór. Bardzo miły, w bardzo miłym towarzystwie. A teraz idę dać Filipowi mleko, bo sobie zażyczył płatki i mleko. Idę mu szybko dać, bo musimy za niedługo wychodzić. W ogóle jak wrócę z pracy, to będę musiała przejrzeć ciuchy, bo dostaliśmy kolejną porcyjkę ciuchów. Więc na pewno coś tam wybiorę i od razu poleci do prania, żeby Filip mógł w tym po prostu zacząć chodzić. Ja już wróciłam do domu. Dzisiaj to ja odbierałam Filipa, bo mąż był na wizycie u dentysty. Natomiast ja odebrałam Filipa, wróciliśmy do domu, robimy obiad. Próbuję przekrzyczeć kuchnię, mam nadzieję, że mi się to uda. No i co? Później pewnie się pobawię trochę z Filipem, a już jest ciemno, jest godzina 16:30, Filip zjada pierogi, a my sobie robimy obiad, jest już ciemno o 16:30, masakra. No hej, witam się z Wami już mocno po południu, właściwie można by rzec wieczorem. Byłam z psem na spacerze i odebrałam paczkę. Ten tydzień to jakiś tydzień przesyłek, po prostu praktycznie codziennie coś odbieram. Ale to dlatego, że no po prostu pozamawiałam trochę rzeczy i wiecie, teraz przychodzą, że tak powiem, w różnych momentach. I tak o, no i dzisiaj też byłam, ale to już na osobnym filmiku chciałam Wam pokazać, co to jest. Hej, ja właśnie nagrałam filmik z kosmetykami z Eveline. Myślę, że mogę Wam o tym powiedzieć, bo podejrzewam, że tamten filmik wleci pierwszy. Chciałam jeszcze sobie wypróbować tą oranżadę, nie, lemoniadę z kiszonych cytryn, którą miałam w Fun Day Boxie. Jestem ciekawa, a dzisiaj mi się strasznie chce pić, więc właśnie akurat się przekonamy. O, fajnie bąbelkuje, ale nie jakoś za bardzo. Pachnie cytrynowo. O, wow. Dobra. I czuć te, że była kiszona ta cytryna. Nie spodziewałam się, że będzie to aż tak wyczuwalne, ale to jest dobre. Mhm. Okej. Okay. Ciekawe, ile kosztuje w Lidlu. Muszę sobie zerknąć. Było gdzieś tam na tej gazetce, ale oczywiście już to wywaliłam. Spoko, bardzo fajna. Piję
i może sobie coś obejrzę w... Mówiąc coś, czyli pewnie serial The Crown, bo jestem teraz na 3 sezonie. A nie... A już wyszedł? Albo ma wyjść 5 za niedługo? Także oglądam. Witam się z Wami oficjalnie kolejnego dnia. Jak już widzieliście, my sobie dzisiaj z Filipem troszkę poleżeliśmy i z pieskiem. Filip się do niego przytulał. A ja przypomniałam sobie, że miałam Wam pokazać jeszcze jedną paczkę, którą wczoraj, że tak powiem, miałam już otworzyć, ale jakoś tak się zeszło. W końcu tych ciuchów też nie ogarnęłam. Dopiero jak Filip dzisiaj pójdzie na drzemkę, to zrobię. Ale wiecie, tak to już jest. Dobra, co my tutaj mamy? Po pierwsze, mam podkład. Mam podkład z Golden Rose, bo go lubię i używam go głównie właśnie tak jesienią, zimą. No, wtedy mi się sprawdza naprawdę super. Ale, wiecie, cebulak, nie? Bo szukałam takiej oferty, żeby była najtaniej. No i że była za niecałe 40 zł, to musiałam, ale dobrałam sobie dwie rzeczy. Po pierwsze kupiłam sobie kolejny nożyk do brwi, bo tamten mi się dobrze sprawdzał, natomiast jest już troszkę zużyty i myślę, że potrzebuje wymiany. I jeszcze były tam za jakieś 2 zł takie kolagenowe płatki pod oczy z firmy Pilaten, także sobie je wypróbuję. O, przejrzałam ciuchy, wybrałam całkiem sporo rzeczy, które od razu trafią do szafki, a reszta chwilę jeszcze zaczeka. Hej, w tle zmywarka, no bo jednak musiałam ją puścić, już się nazbierało dużo rzeczy, a teraz jest już wieczór. Filip właśnie zaraz będzie miał robioną inhalację, już mu włączyłam bajkę, żeby wysiedział. I zaraz ją włączam, a jeszcze chciałam Wam tylko pokazać, jaki piękny kotylion Filip przyniósł ostatnio ze żłobka. Idę robić Filipowi tą inhalację i może jeszcze się do Was odezwę później. Witam się z Wami dnia kolejnego. Mamy sobotę, jadę na zakupy, bo nie ma już praktycznie nic do jedzenia w lodówce. Sporo rzeczy się pokończyło, pokończyły mi się też takie suche rzeczy, typu jakaś mąka, coś tam, wiecie. Więc dzisiaj pewnie będą spore zakupy, a ja od rana już zdążyłam być z psem na spacerze, byłam w aptece i w piekarni, kolejki jakby dawali za darmo, a nikt niestety nie dadzą za darmo. Lecę, bo dużo tych zakupów dzisiaj mnie czeka. Na parkingu w cholerę samochodów. Myślę, że będzie dużo ludzi wewnątrz też, także. No i tak, nie myliłam się. Ludzi multum. Od groma. Dzisiaj był labirynt, lawirowanie między koszykami innych. Ciężko było, ale się udało. Jadę do domu to wszystko rozpakować. Tak jak mówiłam, dzisiaj trochę tego jest. Także o. No i 400 wydane, nie? Ja wyszłam kupić jedzenie.
ponieważ moja pizza, którą próbowałam zrobić dzisiaj dwa razy, nie wyszła. Także roszczeń się mi nie chciał dzisiaj zrobić. Nie wiem dlaczego. Robiłam tak jak zawsze, a dzisiaj nie wyszedł. Także jako, że obiecałam rodzince pizzę, to idę kupić pizzę. A skąd ty masz tą książkę? Kto ci ją dał? Ciocia Kasia, a którą chcesz przeczytać bajeczkę? Którą chcesz bajeczkę? Pokaż mi. O Dumbo, o słoniku. Dobra, to czytamy o słoniku. Dumbo, uwierz w siebie. Bociany przyniosły pani Jumbo urocze słoniątko. Witaj na świecie, mój kochany Dumbo, powiedziała wzruszona mama. Maluszek wystawił głowę z zawiniątka. Miał ogromne uszy. Cyrkowe słonice zaczęły się z niego śmiać. Dość już tego, przestańcie, zdenerwowała się pani Jumbo. Potem przytuliła swoje słoniątko trąbą. Zawsze będę cię chronić, obiecała. Ja odłożyłam Filipa spać i teraz sobie chcę czytać książkę, ponieważ zostało mi pewnie już z jakiejś 50 stron, no może z 60, także chciałabym może ją dokończyć w ten weekend. Cześć, ja wyszłam z psem na dwór, ale opatuliłam się strasznie, bo po pierwsze jest już zimno, a po drugie mam nieogarnięte włosy, a to jest sposób, żeby to zakamuflować. I teraz czekam, aż pies zrobi co musi i idę szybko do domu. Ja co prawda się ogarnęłam, natomiast malować mi się dzisiaj nie chciało. Wiecie, taka niedziela, gdzie i tak nigdzie nie wychodzę, to w sumie po co? Jesteśmy już po obiedzie, robiłam dzisiaj racuszki z jabłkiem. Pierwszy raz je robiłam w sumie od bardzo dawna, nie pamiętam kiedy robiłam. I korzystałam sobie z przepisu ze strony Ania Gotuje. I wyszły fajne, bardzo smaczne. Nie rozwalały się. Jestem z tego zadowolona, że się udały. Także teraz się pewnie chwilę pobawię z Filipem. No i o. O nie, wypadła łódka. Łódka ci wypadła? To może ją przyczep z powrotem. No przyczep ją. Nie, trzyma cię. Trzyma. Jest już ciemno, zimno, pada mrzawka. Ja wyszłam z psem na spacer, ale już się z wami pożegnam. Mam nadzieję, że taki filmik wam się podobał. Jeśli tak było, zostawcie dla mnie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Do następnego. Pa!